Cześć, nazywam się Kaja Rudziński i jestem analitykiem danych, ale oprócz tego, że analizuję dane, czasem sobie też ćwiczę i dzisiaj połączę Ci te dwie rzeczy, to znaczy zrobimy sobie tracker sportowy, żebyś mógł śledzić swój progres w ćwiczeniach i przy okazji ogarnąć sobie Excela. A dla tych, którzy są troszeczkę bardziej zaawansowani, pokażę Wam później, jak sobie to zwizualizować w Tableau. Zaczynamy! Zanim Ci pokażę Excela, chcę Ci pokazać, jak fajnie może wyglądać Twój dashboard trakujący Twoje ćwiczenia. A więc oczywiście możemy pozostać na poziomie Excela tylko, ale chcę Ci pokazać, że to narzędzie, które teraz widzisz przed sobą, czyli Tableau Public, jest zupełnie za darmo. Jak widzisz, trakuję sobie tutaj ćwiczenia od początku 2020 roku do mniej więcej początku 2021, czyli powiedzmy ten cały pandemiczny nas czas. No i co ja tutaj mam? Widzę, ile ćwiczeń robię i widzę, jaka jest ich intensywność. Widzę, ile różnych ćwiczeń robię i kiedy te różne ćwiczenia się pojawiają. Widzę, jakie ćwiczenia pojawiają się najczęściej i jakie ćwiczenia są najbardziej intensywne. To jest ta heatmapa tutaj. Zobaczysz sobie wyjaśnienie, czym jest intensywność, jak sobie ją mierzę. No i oczywiście możesz sobie to filtrować w przeróżny sposób, czyli na przykład spojrzeć tylko na trzy wybrane ćwiczenia. Powiedzmy, że będzie to standardowa pompka i co jeszcze możemy sobie tutaj zrobić? I powiedzmy, że standardowy skłocik. I jak sobie porównamy te dwa ćwiczenia, to widzimy, że pompkę wykonują jednak troszeczkę częściej, natomiast wszystko wskazuje na to, że jeśli chodzi o przysiady, to ćwiczę zdecydowanie bardziej intensywnie. Tutaj ta intensywność jest większa. Widać, że była pewna krzywa intensywności, jeżeli chodzi o te dwa ćwiczenia, to znaczy najlepiej mi szło gdzieś tak w połowie roku, a później gdzieś ten zapał zaczął padać. Oczywiście jeśli chodzi o nowe ćwiczenia, no to tutaj nic się nie pojawia poza jedynym okresem, gdzie robię tylko jedno ćwiczenie, czyli prawdopodobnie w październiku wykonywałem albo tylko pompki, albo tylko przysiady. Oczywiście to samo możemy sobie zrobić jeszcze z datą, czyli na przykład zawęzić ten okres tylko do, nie wiem, od powiedzmy września i teraz nasz wykres czasowy nam się tu zmieni. Ale zanim dojdziemy do takiego fancy dashboardu, jaki tutaj widzicie, który przypominam jest za darmo, musimy odrobić lekcję i spróbować sobie zrobić tracker w Excelu, który pozwoli nam te dane zbierać. Pamiętajcie, że najlepsze dane to takie, które zbieracie o samym sobie. Dobra, wystarczy tego Tableau na razie, wejdźmy sobie do Excela. Dobra, chcemy sobie zacząć robić nasz tracker, więc musimy sobie po prostu zrobić tabelkę. Tracker nie jest niczym innym jak tabelką, którą będziemy sobie uzupełniać w odpowiedni sposób, ale musimy ją sobie zrobić mądrze. Na pewno jedną z pierwszych rzeczy, którą będziemy chcieli wiedzieć, to będzie data, czyli czas, kiedy ćwiczymy. It's date. Drugą rzeczą, którą być może niektórzy z Was będą chcieli sprawdzać, to jest miejsce ćwiczenia. I ja uważam, że to jest dobry pomysł, bo zupełnie inaczej ćwiczy się w domu, inaczej ćwiczy się na dworze, a inaczej ćwiczy się w siłowni. Więc warto widzieć, jakie są różnice między tymi trzema miejscami, mimo iż siłownie póki co są tak średnio otwarte. No ale trzymamy kciuki, żeby otworzyli je jak najszybciej. Dobra, kolejną rzeczą jest oczywiście ćwiczenie, a więc exercise. I teraz musimy się zastanowić, bo te trzy rzeczy są łatwe. Dajmy sobie dla przykładu tutaj, że powiedzmy, no nie wiem, 1 stycznia tego roku i powiedzmy, że ćwiczymy w domu. Tak, i powiedzmy, że są to te nasze standardowe pompki. Push-ups standard. Ok. Teraz co dalej? Ćwiczyliśmy pompki wtedy. Co chcielibyśmy wiedzieć? No przede wszystkim chcielibyśmy wiedzieć, ile tych pompek zrobiliśmy. Czyli reps, repetitions. Ile zrobiliśmy pompek? Powiedzmy, że 10. No ale jednego dnia mogę poćwiczyć, zrobić 10 pompek, innego dnia mogę zrobić 50 pompek, a innego dnia mogę zrobić
3 razy 15 pompek. 3 razy 15 pompek i 50 pompek to trochę inna sytuacja, nie? To też zależy, ile odpoczywamy między kolejnymi setami. Więc dobrze byłoby przynajmniej mierzyć serię, ile razy wykonujemy dane powtórzenia. Dobrze, dajmy sobie zatem tutaj series i powiedzmy 2. Powiedzmy, że zrobiliśmy 2 razy po 10 pompek. Oczywiście musielibyśmy założyć między sobą, że wiemy, ile jest standardowy czas odpoczynku między kolejnymi seriami. Dla mnie na przykład to jest 30 sekund. I teraz można się zastanowić, dobra, czy to wystarczy? Czy to wystarczy? No, spójrzmy na inne ćwiczenie. Załóżmy, że 2 lutego w zeszłym roku, kiedy jeszcze wszystko było otwarte, załóżmy, że wtedy poszedłem sobie na siłownię i wyciskałem na desce. Ile zrobiłem powtórzeń? Powiedzmy, że zrobiłem 10 powtórzeń też. I powiedzmy, że również zrobiłem 2 serie. No ale przy desce pojawia się, przy wyciskaniu na desce pojawia się nam dodatkowy problem. To znaczy, no korzystaliśmy z jakiejś wagi. Pompki zawsze ważą tyle samo, ale przy ćwiczeniach z obciążeniem ta waga jest kolejnym ważnym czynnikiem, który powinniśmy tutaj dodać. No to dodajmy sobie tą wagę. I cóż, ile może ważyć pompka? Przy pompce nie będziemy zmieniać wagi, więc możemy po prostu zawsze pisać 1. A przy wyciskaniu na desce możemy rzeczywiście wpisać sobie tą wagę w kilogramach. Powiedzmy, że to wtedy było 40 kilo. Dobra, no i ktoś mógłby powiedzieć, ok, no i super, i tak sobie po prostu codziennie wpisujemy, ile razy ćwiczyliśmy i po jakimś czasie będziemy mieli całą listę tych ćwiczeń. Tak, ale zauważcie, że tutaj trochę mało motywacji jest, nie? No co, będziecie wpisywać po prostu kolejne cyferki? Załóżcie, że masz tutaj, nie wiem, 300 tych rzędów, tych różnych powtórzeń. I załóżmy, że tych ćwiczeń jest 50 czy 20 różnych. Skąd będziesz wiedział, czy mocno poćwiczyłeś, czy średnio poćwiczyłeś? Dobrze byłoby mieć jakikolwiek punkt odniesienia. Dobra, to żeby Wam to teraz zobserwować, wkleję sobie do tego Excela trochę swoich ćwiczeń, tak żebyście widzieli na moim przykładzie, jakby co można z tym zrobić, ażebyśmy tutaj sobie nie pisali różnych rzeczy. Ok, wkleiłem nasze ćwiczenia, no i widzicie, pojawiły się nam tutaj różne rzeczy. Troszeczkę się może oddalimy, odzoomujemy sobie, żebyście widzieli więcej rzeczy naraz na swoim ekranie. Pojawiły się tutaj różne ćwiczenia i moglibyście zauważyć, że pojawiło się nowe ćwiczenie, o którym Wam wcześniej nie wspomniałem, czyli ćwiczenie, które się nazywa training. O co chodzi? Dlaczego ja w ogóle użyłem tego ćwiczenia? Chodzi o to, że będę chciał mierzyć, ile razy ćwiczyłem danego dnia w ogóle, ile razy rozpocząłem ćwiczenia. Bo jeżeli będę miał, tak jak widzicie tutaj, tą datę kilka razy i na przykład poćwiczę sobie pompki tutaj na jednej ręce 2 razy, no to ktoś może się zastanowić, to w sumie ile razy ja ćwiczyłem? No tak naprawdę tego dnia ćwiczyłem tylko raz. Dlatego, żeby rozwiązać ten problem, wprowadzamy sobie takie ćwiczenie jak training i używamy go tylko raz przy każdym tej serii ćwiczeń. Jedno powtórzenie, jedna seria, waga też 1. I wtedy, jeżeli policzycie sobie, ile razy ten training się pojawia, będziecie wiedzieli, ile razy ćwiczyliście. Dobra, wygląda to trochę kiepsko i w Excelu jest taka fajna rzecz, która pozwala Wam to zamienić w tabelę. Ale chwila, moment. To nie jest tabela? No przecież tu jest, są jakieś takie nagłówki, są jakieś kolumny, nie? Są jakieś rzędy. To jest tabela. No teoretycznie tak, ale znowu, jako ten analityk danych mogę Was oświecić i powiedzieć Wam, że technicznie to się nazywa zakres. Oryginalnie mówi się na to range. I to jest po prostu zestaw komórek, które leżą obok siebie i jeszcze nie są tabelą. Tabela to będzie, jak zrobimy coś takiego jak to. Daję sobie Ctrl T i on mi daje opcję Create Table.
By the way, możemy to zrobić w ten sam sposób, wchodząc w insert i dając table. Ta sama opcja. Pyta się, gdzie są moje dane. Dobra, moje dane są tu. Pyta się, czy moja tabela ma headery, czyli nagłówki. No ma, bo żeśmy je dali. Dajemy sobie okejkę. I od razu to wygląda trochę lepiej. Łatwiej się to czyta, bo te nagłówki są tutaj pogrubione. Rzędy są jakby raz pokolorowane, raz nie, więc jest spoko. Też łatwiej jest tutaj okiem nam to śledzić. I najfajniejsze jest to, że jak sobie dodam jakiś kolejny rząd, czyli na przykład co sobie zacznę wpisywać tutaj powiedzmy 8 stycznia 2020, to widzicie, on mi od razu ten rząd pokolorował. I jakbyśmy dodawali kolejne rzędy, nie wiem, 9 stycznia 2020, kolejny rząd jest pokolorowany i tak dalej, i tak dalej. Ale wywalmy sobie to, bo mówiliśmy sobie wcześniej o motywacji i o mierzeniu tego, w jaki sposób ćwiczymy. Więc jednym ze sposobów dowiedzenia się jakby czegokolwiek jest na przykład policzenie sobie takiej jakiejś łącznej liczby, która nam mówi, jaka była intensywność na podstawie ilości powtórzeń, ilości serii i wagi. Możemy sobie to po prostu pomnożyć i w ten sposób wyciągniemy jakiś taki współczynnik, jakąś taką liczbę, która pozwoli nam porównać to do tego. Tak? W obrębie ćwiczenia będziemy mogli porównać do siebie różne liczby bez względu na to, ile zrobiliśmy serii, jaka była waga, czy była waga, nie było wagi. Jesteśmy w stanie sobie to porównać. I dlatego też użyłem tabeli. Bo to będzie naprawdę, naprawdę łatwe w momencie, kiedy używacie tabeli, a nie po prostu zakresu i sobie piszecie tutaj coś. Tak? O wiele łatwiejsze to będzie, jeżeli będziecie robili sobie to w tabeli. I teraz zróbmy sobie taką kolumnę. I nam chodzi o całkowitą wagę, serię i powtórzenia. To tak, zrobimy taki skrót. Total Weighted Series Reps. TWSR. Wiecie, od total, a to później od tych literek, nie? I teraz musimy sobie zrobić formułę, bo oczywiście nie będziemy tego mnożyć, nie? To nie jest tak, że ja będę tutaj, dobra, 1 razy 1 razy 1, to jest 1. 10 razy 2 razy 1, to jest 20. No, do dupy, bez sensu. Inaczej sobie to zrobimy. Robimy sobie to tak. Wpisujecie równa się i po prostu sobie będziecie mnożyć. Klikacie sobie na to i patrzcie, jaki on jest mądry. On daje add reps. Czyli biorę sobie tą komórkę z kolumny reps. Jak wpiszę bez add, to on mi zaznaczy całą kolumnę, ale mi nie chodzi o całą kolumnę. Mi chodzi tylko o tą poszczególną komórkę na tym poziomie, na którym ja piszę, nie? Więc tak. OK, add reps. Co dalej? Razy. No, razy serię. Razy waga. Ciężko jest tu mi nacisnąć wagę. Tą myszką, więc mogę to wpisać po prostu. Kwadratowy nawias, w, e. No i jest, podświetla. Jak kliknę tab, to on mi to przepisze, zamykam nawiasik i jest policzone. Chce mi coś tu kolega poprawić. A tak, widzicie czego mi tu brakuje? Brakuje mi małpy. I on jest taki bystry, że on nawet wprowadzi sobie małpę. Wprowadził. I patrzcie, jakie to jest fajne. Mamy wpisaną formułę, którą dosyć łatwo się czyta. Jak sobie nawet podświetlimy tutaj, to będziemy widzieli, co on liczy, tak? Czyli to se mnoży. No i dzięki temu macie jakąś taką liczbę. Czyli jeżeli ja sobie wybiorę jakieś, nie wiem, jakieś takie ćwiczenie, które może ciężko byłoby porównać, powiedzmy ten chest press inclined, to tutaj widzicie, jakby od razu widać, jak duża jest różnica w intensywności, jeżeli ktoś zrobił 9 powtórzeń, 3 serie i 40 kilo, a 5 powtórzeń, 1 seria. Ciężko byłoby powiedzieć, jak duża jest to różnica w intensywności, a teraz przy pomnożeniu po prostu tych trzech liczb ze sobą mniej więcej wiadomo, jak to wygląda. Dobra, odfiltrujmy sobie to. I teraz ktoś się może zastanowić, no dobra, ale wiesz, jakby to wszystko zależy od czego zaczniesz, nie? Jak zaczniesz na początku robić dużo serii danego dnia, to później możesz zrobić mniej,
albo jak zaczniesz robić na początku mniej, to później będziesz w stanie zrobić więcej. To może dobrze byłoby wiedzieć, ile ty tak generalnie dziennie robisz tych przysiadów, pompek i tak dalej. Czyli jakby to, co tutaj jest, tylko łącznie danego dnia. Nie ma absolutnie żadnego problemu. Użyjmy sobie znowu naszego skrótu, który żeśmy sobie wymyślili, czyli TWSR, bo nie wiem jak wy, ale wpisywanie, nie wiem, całkowita dzienna suma łączna powtórzeń w takiej jednej komóreczce, to ja nie chcę tego robić. I dodamy sobie literkę D, w sensie, że daily. I teraz co? I teraz też by się nam przydała jakaś formuła. Jedną z takich formuł będzie sum ifs. I oczywiście ludzie będą robili całe kursy o tym, jak działa sum ifs. Sum ifs, którego sobie tutaj użyjemy, jest formułą bardzo prostą i nie trzeba do tego żadnego kursu. Dajemy sobie tab. Dzięki temu on nam dopisał resztę. No i co my tu mamy? Mamy tutaj, co będziemy sobie sumować. To jest sum range. I tutaj Wam już mówiłem, że jak damy sobie ten kwadratowy nawias, to możemy sobie wpisać jakąś kolumnę. I co my będziemy sumować? No to TWSR, nie? To jest TWSR daily. Czyli będziemy sobie sumować TWSR. Dobra, TWSR. Tym razem nie daję add, no bo chodzi o to, żeby on sumował kilka komórek, a nie tylko tą w tym jednym wierszu tutaj, nie? Więc on będzie sumował sobie kilka, więc musi sobie sprawdzić całą kolumnę. Dobra. Następne pole to jest criteria range 1. Chodzi po prostu o to, że on musi stwierdzić, dobra, a na podstawie czego mam sobie to sumować? No, mam sobie to sumować na podstawie daty, nie? Bo to chodzi o to, ile zrobiłem danego dnia. No to dobra, no to wpisuję date. No i mam date. Dobra, i teraz jest, co mam sprawdzić? No właśnie, mam sprawdzić ten dzień, ile tego dnia zrobiłem. No to już jest ten konkretny dzień. Czyli w tym dniu, kiedy było to ćwiczenie, ten date z tym add, to weź se luknij na całą tą kolumnę i weź se dodaj te wszystkie rzeczy. No ale gdybyśmy tak po prostu zrobili, no to on se weźmie i doda wszystkie ćwiczenia z tego TWSR tego dnia. To nie będzie dobre. To musimy dodać sobie jeszcze jeden warunek. Jaki to jest warunek? Musimy sobie dodać ćwiczenie, bo to będziemy dodawali to konkretne ćwiczenie. Czyli w tym przypadku otwieramy sobie nawiasik, wpisujemy exercise, pyk, i on sobie będzie dodawał z tej kolumienki. Proste? Proste. Dajemy średnik. U niektórych będzie średnik, u niektórych będzie przecinek. Zależy, jaki macie język ustawiony na Windowsie. Także tym się nie przejmujcie, Excel wam powie. Widzicie, że mi tu podpowiada, że się średniki używa, nie? I teraz, dobra, ma se obczaić całą tą kolumnę z ćwiczeniami i znowu ma spojrzeć na ten konkretny rząd. Dlaczego? No bo on odpowiada na pytanie, weź se zsumuj wszystko stąd, z tej kolumienki, ale weź pod uwagę tylko te dni, gdzie dzień jest taki jak tu, jak w tym rzędzie, co właśnie z tego będziemy sumować, i weź pod uwagę tylko to ćwiczenie, w którym to będziemy sumować. Może to brzmieć jakoś strasznie skomplikowanie, ale jak sobie zamknę nawias i dam Enter, to zobaczycie, o co chodzi. On sobie na przykład tutaj wziął i widzicie, mam dla squats, mam 100. Czemu mam 100? No bo on sobie wziął i dodał 20, dodać 40, dodać 40. No to jest 100, nie? 20, 60, 100. A jak mam leg raises, lying, czyli po prostu leżysz sobie i sobie podnosisz nóżki, nie? No to raz tylko ćwiczyłem, to mam 50. No. A na przykład 5, to te leg raises robiłem dwa razy. Raz zrobiłem 30 w jednym po prostu i w jednej serii, czy też jakby w jednym ćwiczeniu, 10 razy 3 razy 1, a raz zrobiłem 6. I łącznie daje mi to 36. No i super. I teraz wiecie, co by było zarąbiste, nie? Zarąbiste by było, jakbyśmy sobie mierzyli rekordy. Bo z ćwiczeniami jest tak, że musimy być na granicy naszej wytrzymałości, to znaczy musimy popychać nasze ciało troszeczkę dalej, ćwiczyć trochę hardziej. Dlatego, żeby wiedzieć, czy my ćwiczymy bardziej hardo, czy mniej, to najlepiej jest sobie odpowiadać na pytanie, czy ja biję życiówkę, czy nie biję życiówki. Więc musimy wiedzieć, jaki jest maks dla danego ćwiczenia. No to taki sobie zrobimy. Robimy sobie tu kolumnkę, która się nazywa max.
TWSR i ponownie, po prostu sobie to policzymy. Zrobimy to bardzo podobnie, tak jak obok robiliśmy sobie ten sum ifs, nie? To jest też coś takiego jak max ifs. Max ifs. I on też weźmie nam maksymalną wartość pod warunkiem, że tam spełnimy jakiś warunek. Jaka wartość mnie tu interesuje? No, mnie interesuje ta wartość, tak? Czyli będziemy sobie sprawdzać w tej kolumience, w tej TWSR. No to sobie wpisujemy TWSR. Dobra, mamy. Czyli on będzie patrzył na tą kolumnę tylko, nie? Dobra, a criteria range, czyli jakby kiedy on ma sprawdzać, jakby dlaczego on ma sprawdzać maksa? On ma sprawdzać maksa dla danego ćwiczenia łącznie. Czyli on sobie musi po prostu popatrzeć na kolumienkę z ćwiczeniem, czyli tą. Mogę też go tak przyciągnąć i widzicie, on mi tutaj wpisał exercise, tak jest chłopak bystry, i porównać z tą wartością. I dzięki temu będziemy wiedzieli dla tego ćwiczenia, jaki jest max. I teraz widzicie, że jeżeli na przykład tutaj mam 40, nie? Max TWSR jest 40. A w tym akurat podejściu zrobiłem 20, czyli to nie był mój max. Oczywiście ten max się pojawił później, ale wiemy, że to nie były moje maksymalne możliwości. Jakby, że do tych maksymalnych możliwości doszliśmy później. Oczywiście im więcej będziecie robić przysiadów, tym bardziej będzie Wam się to przesuwać, ale będziecie mogli za każdym razem śledzić, czy przebijacie ten max, czy nie. No bo jakby człowiek był już tak 39, no to już masz prawie ten max. To myślisz sobie, a może jeszcze 3-4 powtórzenia dociągnę. No dobra, ale wiecie, co mnie boli? Boli mnie to, że tutaj są takie liczby, nie? I teraz na przykład ktoś mógłby powiedzieć, dobra, czyli tutaj ten max wynosił 40, a ja zrobiłem tylko 20. Tutaj ten max wynosił 1080, a ja zrobiłem 200. Tutaj ten max wynosił z kolei 1200, a ja zrobiłem 675. To, sorry, tu 675. To w sumie w jakim stopniu ja dobiłem do tej życiówki? No i to jest doskonałe pytanie. To jest doskonałe pytanie. Musimy sobie policzyć, w jakim stopniu my dobiliśmy do życiówki. W jakim stopniu zrealizowaliśmy nasz rekord. W jakim stopniu zbliżyliśmy się. Oczywiście, jeżeli pobijemy życiówkę, to de facto ustanowimy nową. Czyli wtedy jakby to by było 100% naszej życiówki, bo właśnie żeśmy ją zrobili. Wszystko, co jest poniżej życiówki, no to będzie jakiś tam procent. No to jak chcę policzyć procent? No bardzo prosto. Wystarczy, że sobie podzielimy jedno przez drugie, czyli nazwiemy to powiedzmy max TWSR ratio. Ratio to jest, po polsku się mówi stosunek, ale chodzi o to, że to jest, po prostu będziemy sobie porównywać jedną liczbę do drugiej i wtedy macie ratio. Tak się mówi analitycznie. I teraz to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę proste. Po prostu musimy sobie porównać, o, tutaj na tym przykładzie Wam pokażę. Musimy sobie porównać, żeby to podzielić przez to. Proste? Proste. Dobra, ale wyszły jakieś strasznie dziwne liczby tutaj. No tak, no bo on to pokazuje w liczbach po przecinku, nie? Czyli 0,5 to jest 50%. To się strasznie ciężko czyta, ale jak sobie to całość zamienimy na procenty, tym o, no to bardzo fajnie wychodzi. Ja bym sobie dał nawet jakby, nie wiem, jeszcze może jedno miejsce po przecinku. A może nie ma takiej potrzeby. I tutaj wiecie, że zrobiliście 100%, tak? Tu zrobiliście 50%, tu zrobiliście 19% życiówki, a tu zrobiliście 21% życiówki. I teraz co jest zarąbiste? Zarąbiste jest to, że w tym momencie możecie sobie porównać pompki do wyciskania na desce. Dlatego, że porównujecie stopień, w jakim zrealizowaliście życiówkę. Bo poruszacie się na tej samej liczbie, czyli po prostu na skali procent, od 0 do 100. Nic więcej nie jesteście w stanie tutaj dostać, bo porównujecie wynik z danego ćwiczenia z życiówką. Dzielicie jedno przez drugie, macie ratio. Dorzućmy sobie tutaj jeszcze taką rzecz, która ułatwi Wam czytanie tego, no bo jak sobie patrzycie na to, nie,
To tak, dobra, no cały czas widzę liczby, cały czas widzę liczby. Tu liczby, 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 liczby. Dobrze by było jakiś taki paseczek pokazać, który może by nam coś ułatwił. No to zróbmy sobie paseczek. Jak sobie zaznaczę całą kolumnę i wejdę sobie tutaj w conditional formatting i dam to data bars, no to mogę sobie rysować różne paseczki. Teraz dam sobie taki zielony paseczek i widzicie, ten paseczek, gdzie dochodzi do końca, zrobiłem życiówkę. A tam, gdzie nie dochodzi do końca, nie zrobiłem życiówki. Proste, proste. I teraz jak robicie kolejne ćwiczenie, załóżmy, żebyśmy sobie tutaj robili, no dobra, załóżmy, żebyśmy sobie tutaj 10 stycznia w Polsce. Tutaj mamy div 0 nam się pojawia. Dlaczego się nam pojawia div 0? No bo on to musi podzielić. Nie można dzielić przez 0, więc się pojawi błąd. Więc się nie wyświetli żadna liczba, dopóki tutaj nie wpiszesz wszystkich liczb. Ale jak zaczniesz wpisywać, to wyjdziemy z tego błędu. Więc skopiujmy sobie to ćwiczenie, czyli skopiujmy sobie te nasze pompki. Dobra. I teraz tak. Zrobiłem jedną pompkę i jedno powtórzenie. No i waga przy pompkach to jest zawsze 1, nie? To jest 4%. Dobra, no to powiedzmy, że poćwiczę trochę więcej. Zrobię 8 pompek. 8 pompek na raz to już będzie 33%. A jakbym zrobił 2 razy 8, 67%. Kurde, a jakbym zrobił 7 pompek po 3, 88%. Czajcie, o co chodzi, nie? Jakby zbliżacie się do tej stówki i to was motywuje. Bo jeżeli ja teraz dam tu 4, czyli 7 razy 4 razy 1, da nam 28. Widzicie, że maksymalna wartość to jest 24. Więc w tym momencie ten paseczek zrobi mi się na 100, a tam, gdzie wcześniej było 100, czyli tam, gdzie było wcześniej 24 przy pompkach, zeszło nam do 86, bo to już przestała być nasza życiówka. Teraz to jest nasza życiówka. I o to chodzi. I w ten sposób będziecie w stanie wiedzieć, czy robicie życiówki, i przy okazji zobaczcie, ile rzeczy sobie ogarnęliśmy w Excelu. Ogarnęliśmy sobie robienie formuł, ogarnęliśmy sobie robienie tabelki, ogarnęliśmy sobie formatowanie warunkowe, jak to się popularnie mówi, czyli po prostu rysowanie szlaczków różnego rodzaju. To można też robić na różne inne rodzaje. Można sobie, widzicie, robić jakieś kolorki, które będą wam to kolorować w zależności od tego, czy to jest wysoka czy niska liczba. Ale ja lubię akurat te paseczki. I to jest naprawdę spoko. I przy okazji macie dwie rzeczy zaliczone. Ogarniacie Excela, wpisujecie swoje dane, po 2 miesiącach będziecie w tym Excelu śmigać, bo się tak z tym oswoicie, a przy okazji zrobicie sobie kondycję. Tutaj ktoś mógłby jeszcze powiedzieć, że przydałyby się może jeszcze 3 kolumny. Przynajmniej ja bym dodał jeszcze 3 kolumny. To nie jest oczywiście mus, ale może się przydać. Jedną z takich kolumn może być maksymalna wartość dzienna, to znaczy takie nasza maksymalna wartość nie w danym ćwiczeniu, ale dzienna. Innymi słowy, jakby będziemy sobie liczyć maksa od tej wartości. No to dajmy sobie max TWS RD. Tak? To jest coś, co będziemy liczyć. I tu w zasadzie, no co? Tak jak ostatnio, max ifs. Co sobie będziemy sumować? Będziemy sumować to TWSRD. Znowu, możemy sobie to wpisać z klawiatury albo po prostu zaznaczyć myszką. Zaznaczyliśmy. Maxa będziemy szukać w stosunku do czego? No, maxa będziemy sobie szukać w stosunku w naszych ćwiczeniach. Będziemy patrzeć jakby za każdym razem na kolumnę z ćwiczeniem i porównywać go do tej konkretnej wartości. Tak? Czyli czy w tym pasku, czy to, co mamy tutaj, czy to dane ćwiczenie, czy to jest nasz max dzienny, nie jakby łączny, nie po prostu w poszczególnym tym, tej jakby serii ćwiczeń danego dnia, tylko czy to jest nasz dzienny max. I teraz sobie to zamkniemy. No i mamy. No i teraz widzicie, że tutaj nasz dzienny max w squatach wynosi 100, czyli dokładnie tyle, ile wynosił nasz max, jeśli chodzi o TWSR. Nie, to jest nasz TWSRD. A nasz max wynosił tutaj 20, tutaj 40, tutaj 50. Czasem nasz dzienny max, jeśli chodzi o squaty, wynosi 100. Moglibyśmy sobie policzyć to samo ratio, czyli znowu podzielić sobie
tą liczbę przez tą liczbę, żeby sprawdzać, czy robimy dzienne życiówki. Nie życiówki w poszczególnym jednym ćwiczeniu, ale dzienne życiówki. Natomiast ja bym sobie to olał. Myślę, że aż tak bardzo nie potrzebujemy tego. To, co się nam przyda później i to, co jest spoko przy raportowaniu, to ja dodam sobie jeszcze tutaj tydzień, żeby patrzeć tak w ujęciu tygodniowym, jak mi te ćwiczenia wychodzą. I dodam sobie taką formierkę, którą sobie nazwę po prostu week. I teraz Wam przy okazji pokażę, jak się posługiwać datami. Jakbyśmy sobie po prostu wyciągnęli week, to wystarczy zrobić week num, wziąć tą datę. No i tutaj musimy jeszcze dodać cyferkę, która nam powie, kiedy nam się ten tydzień zaczyna. Nam się zaczyna w poniedziałek, więc dajemy dwójkę. Spoko. I to jest jakby tydzień pierwszy, a to jest tydzień drugi i tak dalej. Tylko zauważ, że jak będzie 2021, jak życie tam był 2021, to zaś będzie tydzień pierwszy. To będzie to samo. Więc dobrze by było, żeby była i liczba, w sensie i tydzień, i jakby rok. I taki trik, żeby to zrobić, to po prostu bierzecie sobie ten week num, który tu macie, dajcie do tego plus i teraz będzie odrobina magii, to znaczy dajecie 100 razy rok. 100 razy year, pick, data. OK, zamykamy sobie nawias. Musimy sobie jeszcze ten nawias zamknąć, czyli jeszcze raz. Sprawdźmy, czy nam zadziała. Zadziałało nam. Wiecie, co on robi? On po prostu dodaje, macie 2020, te razy 100, dodaje wam 2 zera, więc macie 202000 i dodajecie sobie tydzień, czyli macie 202001, 02. Dlaczego razy 100? Bo macie powyżej 50 tygodni, nie? Więc tam na końcu, jak byłby powiedzmy 12.12.2020, to widzicie, macie 2020, tydzień 50. I w ten sposób dosyć łatwo można się zorientować, gdzie jesteśmy w trakcie roku, a ja wolę jednak porównywać się tygodniami niż miesiącami, bo miesiąc to jest taki dosyć duży okres. I teraz zrobimy sobie jeszcze jedną kolumnę, to znaczy dodamy sobie tutaj kolumnę, która nam odpowie na pytanie, czy dane ćwiczenie, na przykład, nie wiem, czy w tym momencie nasz chest press, czyli nasze wyciskanie na klatę, jest nowym ćwiczeniem, czy nie. Ponieważ, jak być może pamiętacie z tego, co Wam pokazałem, na tym dashboardzie jakby widzimy, czy są nowe ćwiczenia, czy nie. I jest to o tyle ważne, że nowe ćwiczenie, jakie wprowadzamy, to od razu robimy życiówkę. Więc możemy się zacząć oszukiwać z tymi życiówkami. I żeby teraz tego uniknąć, dobrze byłoby mieć taką jakąś, jak to się mówi w świecie analitycznym, jakąś taką flagę, czy to jest nowe ćwiczenie, czy nie. Po prostu będziemy sobie dawać 1 albo 0, w zależności od tego, czy jest to nowe ćwiczenie, czy nie. Dobra, ale to jak w sumie moglibyśmy to ogarnąć, nie? No to tak, piszmy sobie tutaj po prostu is new, w sensie, czy to jest nowe ćwiczenie, czy nie. I teraz ja podszedłem do tego w ten sposób. Kojarzycie, jak robiliśmy sobie maksa, nie? Czyli jakby największą wartość pod jakimiś tam warunkami. Robiliśmy sobie max ifs, na przykład tutaj. No więc teoretycznie jakby, znaczy nie teoretycznie, po prostu pierwsze ćwiczenie pojawia się przy najmniejszej możliwej dacie dla danego ćwiczenia. No to spróbujmy sobie wyjść od tego. Widzimy sobie min. Oj, zabrakło nam równa się. Min ifs. I co będziemy sprawdzać? No będziemy sprawdzać datę, bo o to nam chodzi. Będziemy brali najmniejszą możliwą wartość z daty. Dajemy sobie średnik. I teraz najmniejszą datę dlaczego? No dla ćwiczenia. No to czyli tu se musimy patrzeć na nasze exercise. I oczywiście będziemy go porównywać z exercise'em danego dnia, tak? No to kliknijmy pyk to. No i zobaczmy, co się stanie. OK. Excel wyświetlił nam oczywiście liczbę, bo nie mamy tej kolumny sformatowanej jako datę. Jak być może kojarzycie z innego mojego filmiku o datach w Excelu, data w Excelu to po prostu liczba. Żeby się dowiedzieć więcej, to kliknijcie sobie teraz w to, co Wam się tam pojawia w górnym rogu na ekranie. Tymczasem po prostu zmienimy sobie to na datę,
Dobra, i mamy datę. I teraz wiemy, że dla na przykład tego ćwiczenia, które wykonujemy tutaj 6 stycznia, najmniejszą możliwą datą, czyli datą, kiedy pierwszy raz zrobiliśmy to ćwiczenie, to był 2 stycznia. Czyli to nie jest nowe ćwiczenie wtedy. No to na tym przykładzie możemy sobie to ogarnąć. Czyli to, co nam wyjdzie z tego, to zrobimy sobie po prostu porównanie. Czyli if. I z ifem jest tak, że na początku sobie robimy test, tak? Czyli sprawdzamy, czy coś jest prawdą, czy fałszem. No to tutaj mamy jakąś wartość, czyli wychodzi nam ta data, czyli to jest to, co nam w tej komórce wychodzi tutaj. I teraz my chcemy wiedzieć, czy ta data tu to jest to samo, co ta data tu. Bo jak to jest to samo, to to jest pierwszy raz, kiedy wykonujemy dane ćwiczenie. Czyli dane ćwiczenie jest nowe. Jeżeli nie, to ono nie jest nowe. Dobra, czyli jeżeli to się równa tej dacie, to znaczy, że to jest życiówka, tak? Jeżeli to jest życiówka. I teraz value if true, czyli jeżeli te dwie rzeczy się zgadzają, no to damy sobie 1. A jeśli się nie zgadzają, to damy sobie 0. Zamykamy nawias. Znowu, teraz widzicie, że nam to zmieniło z powrotem na jakąś dziwną tutaj datę. I on znowu po prostu sobie to zamienił na liczbę. Więc zamieńmy sobie to z powrotem na tą liczbę. Bo ostatecznie liczymy to dla liczby. Niepotrzebna jest nam tutaj ta liczba po przecinku. I mamy. Za każdym razem, kiedy jest 1, to ćwiczenie jest nowe. Kiedy jest 0, to ćwiczenie już kiedyś było. Widać to na przykład tutaj, że te wszystkie ćwiczenia, które robimy na samym początku, to są nowe ćwiczenia, bo one się pojawiają po raz pierwszy. A tutaj już to nie jest nowe ćwiczenie. Czy to jest jasne? Wydaje mi się, że tak. Dobrze, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że to było spoko i żeście się nie wynudzili przy tej tabelce. I ja wiem, że to może być takie łomatko boska, przecież są apki, gdzie można sobie to wpisywać. To prawda. Ale z apkami jest pewien problem. To znaczy, wy tego nie kontrolujecie, nie? Nie wiecie, czy wam się coś zmieni, czy ta apka się zmieni na płatną. A Excela zazwyczaj na kompie macie. By the way, Excel jest też na komórce i wcale nie jest trudny w obsłudze. Można spokojnie taką samą tabelkę, taki sam trackerek sobie robić. Więc dajcie mi znać w komentarzach, co byście sobie chcieli mierzyć. Co sobie mierzycie w życiu? Czy mierzycie sobie kroki? Mierzycie sobie spalone kalorie? Może prowadzicie budżet domowy? Wpisujecie wydatki, dochody, tego typu rzeczy? Zrobimy to razem. Pokażę wam, jak to zrobić i ogarniecie przy okazji dwie rzeczy za jednym zamachem, bo ogarniecie sobie jakąś dziedzinę życia i ogarniecie sobie Excela, który na pewno wam się przyda w pracy, bo większości ludziom się przydaje Excel w pracy. Bo analityka to nie jest tylko uczenie maszynowe, sztuczna inteligencja, big data, AI. Analityk danych to jest także koleś, który potrafi sobie ogarnąć tracker sportowy. Więc kto wie, może jeżeli ogarniesz sobie tracker sportowy, to droga do analizy danych, droga do zostania analitykiem danych wcale nie jest tak odległa, jak może ci się wydawać. Także to tyle na dzisiaj. Dawajcie komentarze, łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczek. Dzwoneczek wam przypomni, kiedy będzie następny film. To tyle ode mnie. Trzymajcie się. Cześć.